Nauczanie domowe, 14 czerwca. Drugi list do Koryntian, rozdział 6, wersety od 1 do 10. Bracia, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo, w czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi, okazujemy się sługami Boga przez wszystko. Przez wielką cierpliwość wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w chłostach, więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez objawy Ducha Świętego i miłość nieobłudną oraz przez głoszenie prawdy i moc Bożą. Przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny wśród czci i pohańbienia. Przez dobrą sławę i zniesławienie, uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni. Niby nieznani, a przecież dobrze znani. Niby umierający, a oto żyjemy. Jakby karceni, lecz nie uśmiercani. Jakby smutni, lecz zawsze radośni. Jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu. Jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. To niesamowite, w jaki sposób Paweł potrafi pokazać, że zmieniające się okoliczności życia, sytuacje smutne i radosne, chwalebne i przykre, każde okoliczności są dobre, aby objawiać Boga. Co więcej, aby Bogu służyć. Dlatego powie to właśnie w ten sposób. Okazujemy się sługami Boga przez wszystko. I gdy popatrzymy na grupy wymienianych przez Pawła okoliczności, to możemy powiedzieć, jest to cierpliwość w różnych właśnie prześladowaniach, rozruchach, niepewnościach, niejasnościach. Zachowujemy ten stan ducha, w którym nie jesteśmy rozdrażnieni, zniechęceni, porzucający posługę, dlatego że coś na zewnątrz nie sprzyja albo nie jest według naszych pragnień. Zachowujemy cierpliwość i przez to jesteśmy sługami Boga, rozumiejącymi, że Bóg i tak przeprowadzi swój zamiar, i tak doprowadzi do finału, do końca tę drogę, którą rozpoczął. Druga grupa to okoliczności związane z naszym ludzkim zaangażowaniem. Tu wymienia Paweł czuwania, posty, coś, co jest moim wkładem w tę służbę Bożą. Moim też coraz większym kształtowaniem siebie, ponieważ moje działania, moje czynności mają też znaczenie, że ja wymagam od siebie, że ja walczę o siebie i przez to też okazuję się sługą. Trzecia grupa dotyczy cech. Czystość, łagodność, opanowanie, te sprawności i cnoty, które sprzyjają posłudze apostolskiej, które są wymagane od nas, abyśmy kształtując siebie właśnie wśród tych przeciwności, wymagając od siebie każdego dnia, sami stawali się coraz bardziej tacy, jakich Bóg chce nas mieć. Nie chodzi o to, że my mamy być idealni, ale chodzi o to, że nabywamy pewne cechy, pewne sprawności, które nam pomagają, ułatwiają. Też czasami sprawiają, że osiągamy cele, dlatego że już jakąś drogę naszego rozwoju przeszliśmy. Czwarta grupa dotyczy bezpośredniej ingerencji Boga. Paweł mówi o objawach ducha, o miłości nieobłudnej, czyli takiej ponadprzeciętnej, o mocy Boga, która się objawia w nas, którzy służymy. I ten czwarty zestaw działań Bożych, sytuacji, które są naszym udziałem, to jest coś, co jest łaską bezpośrednio nam okazywaną. W
przyjmowaniu łaski, w posługiwaniu się charyzmatami też jesteśmy sługami Boga. Widzimy więc, że cztery bloki: trudności zewnętrzne, wymagania życia duchowego, pewne sprawności i cnoty, które nabywamy i nabyliśmy, i w końcu bezpośrednio działający Bóg. We wszystkich tych wymiarach jesteśmy jako słudzy. Rozumiemy, że nasze życie, nasza posługa, nasze działanie nie jest wyrywkowe. To nie jest tak, że w słoneczny dzień ja pięknie służę, a kiedy pada, to już nie bardzo mi się chce. Wtedy, kiedy mam bardzo otwarte instytucje, osoby, sytuacje, no to ja jestem pełen entuzjazmu i realizuję Boże zamiary i niosę dobrą nowinę. A kiedy jest większe zamknięcie, kiedy odbijam się od ściany, kiedy coś mi się nie udaje, no to już myślę, to nie ma sensu. Jeden i drugi moment ma być osnową mojej służby. Ta służba jest czymś, co wykorzystuje te sytuacje. W tych sytuacjach ja, jako sługa Boga, chcę być realizatorem Bożego planu. I stąd Paweł powie nam: oto teraz czas upragniony. Oto teraz dzień zbawienia. To jest Boży zamiar, Boży plan, Boża realizacja, a nie nasze odczytywanie, co jest łatwiejsze, co jest trudniejsze, czy bardziej sprzyjające, czy mniej sprzyjające. To nie ode mnie zależy. Ja mam uznawać, że miejsce, w którym jestem, jest miejscem Bożym. Czas, który mi Bóg dał, jest czasem zbawienia. Bez względu na okoliczności. I pewnie będą się one zmieniać. Będą lepsze, gorsze. Ale nie one decydują o mnie. One decydują o mojej posłudze, o moim oddaniu się Bogu i realizacji tego, co On chce. Prośmy, abyśmy tak potrafili to zobaczyć, że we wszystkim się okazujemy sługami, tymi, którzy odczytują i realizują Boże zamiary.